Siemaneczko, siemaneczko, słuchajcie, deszcz pada, no ale trzeba zrobić, kurde, pompę na biceps i tricepsik, no nie, bo tutaj wiecie, nie może być kuźwa miękkiej gry, nie może być w transporcie. A co najważniejsze, nie będę tym razem sam trenował, będę miał dwóch ziomali, mam nadzieję, że chociaż jeden ze mną poćwiczy, da dobrą pompę, a to będzie Kowal od Nasierowskiego, pewnie znacie Nasiera, no nie, stary wyga transportowy, youtuberowy, dlatego Kowal, który u niego pracuje, będzie ze mną dzisiaj robił wspólną pompę. No chłopaczyna, wiem, że naprawdę mega progres zrobił. Ważył coś koło, nie wiem, nie pamiętam, 145 kg jak mi mówił. Tam mu kilka rad kiedyś dałem, jak ma zgubić tą tkankę tłuszczową i tak dalej, jak zgubić ten, jak po prostu schudnąć. No i w tym momencie nie wiem dokładnie ile waży, 120 kg? Coś takiego, no to czyli już grubo zgubił, ze 20 kg zgubił w niedługim czasie i automatycznie lepsza jakość życia, sam powiedział, tak, lepiej się czuje i tak dalej. No i teraz nagle dzisiaj do mnie dzwoni: ej Adrian, słuchaj, bo mamy wrocławski rozładunek i ten, będę pauzę kręcił na kontach wrocławskich. Masz tam czas jakąś wspólną pompę zrobić? Akurat się tak pięknie stało, że byłem w Legnicy, mówię: chłopie, kuźwa, ja właśnie mam sprzęt rozkładać, żeby trening w Legnicy, ale skoro ty tam będziesz, to ja nawet tu nie będę ćwiczył, a jadę do ciebie, zrobimy wspólny trening. Nawet pauzy nie robiłem krótkiej na Legnicy, bo przyjechałem z Piotrkowa, tylko teraz w 40 minut się akurat doczłapę na równe 4,5 godziny do kątów wrocławskich i tam zrobimy po prostu, zrobię sobie krótką pauzę, tak, i wleci ostra pompa, dzisiaj poleci biceps, triceps, brzuch, mam nadzieję, że Kowal nie wymięknie, dam mu wycisk, kuźwa, niech zobaczy, że w transporcie nie może być miękkiej gry, no nie? Dobrze mówię, dobra, lecimy. No i zjeżdżamy, moi drodzy, na siłownię, najlepsza siłownia ever, a co znaczy to słowo ever? Mówicie, z angielskiego trochę sztywny. O, są chłoposzki już. Wjeżdżamy na pakiernię, mnie zapraszają. A! Siema prezes! Ty morda, bo postawił się rumu, to dokręć się do dół. To my trening będziemy robić. Wyjem go, to no. Jesteś w Dobra, to gdzie się ustawiamy? Tu się przytul, a tu jest moja naczepa. Gdzie jest twoja naczepa? Tu, Adar. A, tam. Dobra, to poczekaj, ja się ten, wiesz, wydupczę. Ty byku, przygotowany na pompę? A jak? A jak, no nie? Patrzcie, tam mamy siłownię, śnieg pada, ale zawsze jakaś alternatywa się znajdzie. Byśmy na tu mogli potrenować. Ale śniegu nie ma, nie? Tutaj, u nas na północy nawalone, że masakra. Serio? No, a tu nie ma. Co? Tak. Też prezes ćwiczysz? No ja? Patrz, kuźwa, jakie ziomki się trafiły, ja pitole, no nie? Tak jak najmniej spotykaj na parkingu, dobra. To my rozkładamy resztę sprzętu i idziemy działać. To idź po rozgrzewkę, kurwa. Rozgrzewamy się, no to koledzy właśnie myślą, żeby setkę na rozgrzewkę walnąć. To setka na rozgrzewkę, tak panowie? Tak. Setkę na rozgrzewkę, będziemy działać. Nie, tu już, moi drodzy, robi się twarda gra. Bo tu nie może być miękkiej gry, jak już wiecie. Dobra, biku, dasz radę? Łopatki spięte, wszystko spięte? Tak. Majteczki spięte, pośladki spięte, nogi spięte? Kupka też. Dobra. Działamy. Tak jak cię kuźwa tutaj... Dobrze, niżej. Dobrze, jedziesz. No delikatnie, no. O. No, dawaj. Łopaty. Nie masz łopatki. Trzymaj łopatki spięcze. Bardzo łatwo. Pójdź dawaj, jedziesz. Okej. Nadgarstki, tylko na... Dobra. Nadgarstki pilnuj. O. Działaj, no. Jedziesz. No. Dobra. Jedziesz. Dawaj, jeszcze dobrze idzie. Dawaj, jedziesz, sam. Dobra, poszło. Wolno, kontroluj cię tam. Zepnij mocno nogi. Kontroluj cię. Dobrze. Dawaj. Koń, stresuj się. Dawaj. Jeszcze, kurwa, no masz krew na sobie, nie? Dawaj, dobrze, gaski pilnuj. Dobrze. Jak widzicie, cały czas nie ma lity. Fajnie, że takich ludzi się spotyka, że razem możemy sobie potrenować na parkingu. Nawet tego pizza dopiąć. A nie tam jakąś browara, ale browara też na pałkę, no nie? Kowal! Tak. No dobrze! Ale najpierw rzeczy są ważne i ważniejsze, no nie? Tym razem tym lepszy, wszystko jest łączone, ja działam, czyli biznes jest seria łączona. Łącznie, że jest tak uszany.
Piękne jest, kurwa, co? Skupowane w treningu. Jak bicho klateczko, tak, jak jest tak, dyskotekowy, tak. Wjedzie, to masakra. Fajnie, więc... fajnie. Jest super, naprawdę jest super. Warto ćwiczyć. No lepsze niż no. Kurde się skuć budą, nie? No dokładnie, co masz po budzie, no nie? No sam poczucie nie jest dobrze, jak pijesz, to jest klima, tak? A później... Wiesz, kadechą robię. No, a tak to, panie kolego. Ty co ty robisz? To zobaczmy, to jest dobrze. No dokładnie, no to dobra. Co ci nie podniosłem? Ciężko? I klateczkę sobie. Co? Spokojnie, zrób sobie ten bicepsik, to później ja sobie wiesz, zrób coś innego, to sobie zrób coś innego, będzie gitarę, nie? No. Oj, zobaczcie, kowal ciśnie, kowal ciśnie, jak ta forma, byku, jak ta forma? Łok szok. Łok troszeczkę wężej z łapcynek, o, jak możesz, no. Jaka taka motory przeszkadzają, tak trzymać. A ty jeszcze, będziesz miał taką, o, widać jak lepiej? Od razu, o, panie, kurwa, od razu i patrz. Jeszcze druga technika, wyprostuj. I delikatnie daj sobie o. O, i teraz, widzisz? Już masz napięty też w triceps. O, no tak. I dalej cały czas. Widziałeś? Nie lepiej? Lepiej. Widziałeś, synek, kuźba? Taka podwójna obsada i chłopie, normalnie jesteś kurwa podzielnostki. No nie? Jo. Już ty brudko. A tu śnieg sobie pada, jak widzicie. A my akurat na siłowni jesteśmy, kurde. Lecimy, panie, lecimy. Bez wymóweczek są na długo. O, nie. Ja sobie kowalę jest łowieczka, jest normalnie siłownia i ciśnienie. Trening w pięknym stylu, w dobie końca chłopaki wytrzymali. Zobaczcie ich miny, jakie są zadowolone. I co, pompa była, była, ja, nie? Tuś, a temu kolegę współczuję, bo on ćwiczył, ile lat temu ćwiczyłeś? 3 lata temu. 3 lata temu, a dzisiaj poszedł na maksa i to ciężary szły na grubo, żeby też mój to tam powiedziałem, już kierownictwo będzie fajnie, jutro będzie fajnie miał chłopak. Zazdroszczę mu tego uczucia, bo dawno tego nie miałem, tych zakwasów. No i kowal jak tam, zadowolony, no nie? Ja zadowolony. No to teraz zadowolony? Z moimi kroczkami do przodu, cały czas. Spompowany? A ja. To teraz sprzątamy, to teraz pomału sprzątamy. Jeszcze szybka akcja, przygotowanie posiłku po treningu, oczywiście widzicie. Mamy proteinki, proteinki, białeczko, wafle tutaj, czy płatki ryżowe też dokładnie. Co to? Lipo, nie, na razie panie mam ten Monster. Ale jak ten liporusz działa, dobrze? Robi. Robi robotę. No widzicie, liporusz też robi robotę. No i tak to właśnie wygląda. Chłopak już tam białko mają naszykowane. Zaraz wszyscy wystartujemy, woda mi się tu już gotuje. No, zalewamy płatki ryżowe, wsypujemy białko i pędzimy, bo mówiliście, że jest... Uwierzcie, że jest mega czas napięty. Jest taki czas napięty, ale spokojnie, wszystko do ogarnięcia. Wszystko jest do ogarnięcia, no nie? Tutaj nie może być kuźwa miękkiej gry. Kurwa. Ja. Ej, ale fajny taki pudyń, kisielek. I co, dobre ty białko? Nie wiem, bo łycha biorę. A to bierz. Łoceń, chłopie. Dobre. Dobre? Fajne, gęste. No właśnie jest takim fajne, no nie, te białeczko. No. Czyli widzicie, od burnejki te białeczka naprawdę robią robotę. Protein Monster. I z kodem rabatowym Trusker Packer macie minus 10% rabatu. Smaczne? Smaczne. Robi. Nie jest takie za słodkie, taki nie w sam raz. Nie jest taki w sam raz, taka delikatna czekolada. No dokładnie, właśnie widzisz, no. No czyli dobrze się podoba. Z kodem rabatowym Trusker Packer macie minus 10% na wszystkie odżywki od wujka Roberta. No, czyli Trusker Packer pisząc razem. Wtedy kod wam skoczy, a ja właśnie wyciągam. Ha, ha, ha. I jedziemy z tematem. A, jeszcze sobie po treningu jeszcze sobie zapodam. BCAA, BCA, BCA i Anaboli Crea, tak to właśnie wygląda. Ten Monster idzie rano i wieczorem. No, dobra, trzeba brać się w końcu za ogarnięcie wszystkiego. No jak coś wam muszę powiedzieć, że kowal właśnie od nasiera zrobił mega przemianą. Ile byku ważyłeś wcześniej? 146 kg było. O kuźwa, a ile teraz ważysz? Najniżej zjechałem do 116, no i jak poszedłem na siłkę, tak ta waga zatrzymała się w miejscu, no i teraz szybciej mięśnie rosną i spada pusz, nie? No, to skoczyła do 123, nie? I tak teraz się utrzymuje. Czyli progres dobry. Ale waga stoi, sylwetka się zmienia, nie? No, widzicie, jak coś to was zapraszam tutaj na YouTube'a, jaki to masz YouTube kowal? Pod nazwą kowal, no nie? Tak, po prostu kowal. No, po prostu kowal, no. No. Jak coś to link zostawię wam w opisie, zobaczcie, tam chłopak sobie działa na zagranicy. Też pompy robić, system możesz teraz zmienił. To można powiedzieć, tak zagranicy zrobiłeś, w systemie wtedy jeździłeś chyba 3 na 1, no nie? Nie, wtedy jeździłem 16 dni w trasie, 4 w domu.
16 dni w trasie, 4 w domu. Dopiero teraz ma ten system 2 na 2, że 2 tygodnie w trasie, 2 tygodnie w domu, ale wcześniej bywał. Łączę siłownię w trasie i siłownię taką normalną teraz, dokładnie. Z trenerem personalnym, więc... Jest jakby łatwiej. Ale wcześniej ten progres duży zrobiłeś typowo samemu, w trasie. Samemu typowo w trasie. Widzicie? Bo teraz bez zaczął chłopak... doświadczenia, jedynie z pomocą Adriana. No tam trochę mu powiedziałem i kuź, bo widzicie, w trasie też wszystko można ogarnąć, no nie? Jak w trasie on tyle zgubił, to ty w domu nie zgubisz, chłopie, no nie? No, ja. Dokładnie, dobra. No, trzymaj się, ziomość, do następnego, pany! Popa była? Była, no nie? No, dobra. Na razie. Ale śnieżek fajnie daje, jest fajna pogoda. Fajny klimacik, no fajna pompa była. W porządku, chłopaki, w porządku, co naprawdę. Fajnie było, a teraz trzeba wracać do rzeczywistości. Czyli lecimy, lecimy, moi drodzy, na rozładunek, załadunek. Wiedziałem, że zimy jednak nie będzie, a tu jednak zimy mamy, widzicie, fajnie. Chociaż jest fajny klimat, lubię ogólnie zimę, lubię ten śnieżek. Jak jest tak biało, fajnie, kuźwa, od razu chce się żyć, no nie? No, tylko że tej chlapy nie ma, jak teraz 0 stopni, to wiecie, to będzie zaraz chlapa cała, tak? A tak to mam nadzieję, że utrzyma się, będzie tak chociaż minus 2, minus 3. Do minus 20 się naprawdę dobrze trenuje. Do minus 20 kiedyś, pamiętam, było minus 18, było minus 16. Minus 16 było normalnie, ćwiczyłem na pace, no bo jak kilka lat temu ćwiczyłem, no nie? Bo później pamiętam, jak było minus już, po minus temperatury, po minus 20, no to trenowałem w naczepie, no nie? Chłodnie wtedy, chłodnie jeździłem, cwaniak, agregat włączyłem, nacieplałem sobie, pakiernie, drzwi przymknąłem i sobie ćwiczyłem, no nie? Dawało się radę, dawało się radę, zawsze w jakiś sposób znalazłem. A jak było teraz minus ponad 20, no to w kabinie najwyżej ćwiczył, no nie? Ale mówię, do minus 20 można ćwiczyć, powyżej minus 20 będziemy trenować tutaj w ciężarówce, w kabinie. Też da się trening zrobić, to pokazałem już na filmach tutaj, że normalnie w trening FBW można pyknąć w kabinie i nawet trening nóg można zawalić w takiej ciężarówce, wiecie? Możecie sobie obejrzeć na kanale, na pewno ten film znajdziecie, a ja pędzę dalej. Wieluń lekko przykorkowany, ale jakoś dajemy radę, jakoś dajemy radę. Rozładunek zaliczony, szybkie tempo, na nie było czasu kiedy chcę nagrać, raz zobaczyłem panek otworzyć i w tym momencie się podstawiłem na załadunek, ale słuchajcie, tak szybko działałem, myślałem, że mnie załadują, a tu oczywiście ciemna strona transportu, dokładnie, ciemna strona transportu. Nie wiem, czy się do domu wrócę, o, tak wam może powiem, jutro jest święto, ale tak może być, że na święto trzech króli nie zjadę, ponieważ słuchajcie, jest godzina teraz 18, powiedział mi gościu, że może do 21 będę mnie ładować, rozumiecie to? 3 godziny załadunek, 3 godziny będzie trwał załadunek, a ja mam czas pracy do godziny 22. No, to może być naprawdę problem, problem właśnie z załadunkiem, no. Może być właśnie problem z wróceniem do domu. No cóż, jak nie, to będzie się pauzować i spędzimy święto tutaj, na firmie, tak, na parkingu spędzimy święto, bo raczej nie będzie opcji, żeby zjechać do domu. No ale może być tak, że do tej 20 mnie załadują, wtedy zdążę, bo 2 godziny mam do domciu, bo tam dokładnie 2.15, ale 15 w tom, czy w tom to się opiszę, no nie? Bo to bym miał dwa, wiecie, dwa właśnie 15, to możliwe, że się bym wyrobił do domu, żeby zjechać. No ale, no zobaczymy, do 20 muszę najpóźniej stąd wyjechać. Czy się uda? Zobaczymy, zobaczymy. Może się uda, może nie. A jak nie, to będziemy koczować. No cóż, życie, życie w transporcie. No i udało się, moi drodzy, na prawie 15 godzin zjechać do domciu. Pełna kulturka i teraz co, jutro mamy środę, to jest dzień trzech króli, byku, no wiesz, no nie? No to właśnie spędzamy sobie dzień w domciu i startujemy prawdopodobnie czwartek rano, czyli taka trasa 2 dni w trasie, dzień w domu, 2 dni w trasie. No, tak można było jeździć, taka pełna kulturka, no nie? 2 treningi w trasie, odpoczynek, 2 treningi w trasie. No ale ja mam 5 treningów, kuźwa, to nie, to muszę cały tydzień tyrać, muszę cały tydzień tak tyrać. Od poniedziałku do piątku, no. Jeśli film mi się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, być na bieżąco, a ja co, pakuję, no co to mam spakować, no.